Witajcie drodzy widzowie, tutaj Łukasz. No, znowu jestem na obrzeżach Krakowa. Okolica całkiem ładna, wymarzona, powiedziałbym, do spacerów. Pewną taką utrudnieniem tej całej spacerowej perspektywy jest to, że czekajcie, teraz mamy godzinę 11:30, a żeby tu dojechać, wyszedłem z domu o godzinie 10:20. Czyli ponad godzinę czasu spędziłem w komunikacji miejskiej, żeby się tu znaleźć. Dosyć sporo. Do tego jeszcze drugie tyle będę musiał poświęcić, żeby wrócić. Jeszcze więcej. No cóż. A i tak trzeba przyznać, że było to poza godzinami szczytu, tak więc komunikacja dopisała, bo zaplanowałem sobie przejazd, także było to bardzo płynnie. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby było niepłynnie. No i cóż, ostatnio przeglądałem sobie, moi drodzy, wiadomości i zobaczyłem taki artykuł, w którym jakiś ktoś, kto uprawia cosplay i udaje prawdziwego dziennikarza, napisał, że Polacy są zaniepokojeni tym, że wybory w Stanach Zjednoczonych może wygrać Donald Trump. Stężenie drogi i akurat na zakręcie. I kiedy to przeczytałem, to moi drodzy, ogarnął mnie pusty śmiech. Ponieważ po pierwsze, Polacy, czy większość Polaków, nie ma zielonego pojęcia, na jakich zasadach odbywają się wybory w Stanach Zjednoczonych. Nie wiedzą, dlaczego jest dwóch kandydatów, a nie na przykład trzech albo pięciu. Nie wiedzą, skąd się ci kandydaci biorą, czy wystarczy tak jak w Polsce zebrać podpisy i się zgłosić, czy z jakiegoś innego, że tak powiem, innym sposobem. Zobaczcie, stawik. To jest ulica Widłakowa, w oddali całkiem fajna panorama. Dawniej ten rejon nazywał się Pychowice. No i moi drodzy, wracając do tematu. Polacy po prostu nie wiedzą, na jakich zasadach odbywają się wybory w Stanach Zjednoczonych. Większość Polaków. Większość Polaków również nie wie nawet, jakie ugrupowania polityczne, czy też partie biorą udział, wystawiają kandydatów. Nie są w stanie powiedzieć, z jakim ugrupowaniem związany jest Donald Trump, z jakim jego kontrkandydatka Kamala Harris. Moi drodzy, to jest ważne, nie Kamela, tylko Kamala, bo Kamela to wielbłąd po śląsku, chociaż jak patrzę na panią Harris, to mordę ma taką podłużną, rzeczywiście trochę wielbłąda przypomina, ale nie śmieję mi się z wyglądu. Tak więc Polacy się mogą interesować, ale to jest zainteresowanie niepoparte żadną wiedzą, takie troszkę bezmyślne. Na tej zasadzie ja się interesuję na przykład wybuchami na słońcu. No i co z tego? Jak nie wiem, skąd się biorą. Druga kwestia jest taka, że nawet jeżeli rzeczywiście jacyś Polacy się interesują wyborami w Stanach Zjednoczonych prezydenckimi, to co to kogo obchodzi? To, co my myślimy, my Polacy myślimy na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych, nie ma dla Amerykanów żadnego znaczenia. Obchodzi ich nasze zdanie na ten temat, obchodzi ich tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ponieważ bardzo wielu z nich nawet nie wie, gdzie leży Polska. No i ostatnia kwestia,
bezustanne grzanie takim tematem, że ktoś jest zaniepokojony tym, że może wygrać Trump. To jest nic innego jak powtarzanie propagandy i czarnego PR-u wymierzonego właśnie w Trumpa, a generowanego przez globalną elitę. Więc jeżeli ktoś bezmyślnie powtarza to, co słyszał w telewizji, to jest kompletnym idiotą i w ogóle nie warto się przejmować tym, co mówi. Inna sprawa, że ten człowiek, który udawał dziennikarza prawdziwego i napisał ten artykuł, troszeczkę był nie na bieżąco, ponieważ Trump już, że tak powiem, dobił targu z iluminatami, którzy rządzą tym światem. I dlatego właśnie startuje w wyborach. Trump jest biznesmenem, jest handlarzem. I prawdopodobnie potrafi przehandlować wszystko. O, a tutaj, moi drodzy, mijam park linowy. Jakby ktoś chciał spędzić czas w ten sposób, że poskacze sobie po linach jak rezus, to właśnie mam tutaj, może to zrobić. Tak więc takie artykuły to jest tylko i wyłącznie bezsensowna pisanina, która nic nie wnosi, tylko zabiera czas czytelnikom i zabiera miejsce w przestrzeni medialnej. A można by było napisać tyle innych ciekawych rzeczy, na przykład o tym, że państwo Izrael właśnie połyka kolejny kraj, czyli Liban. Rzeź, która miała miejsce w Strefie Gazy, teraz prawdopodobnie powtórzy się w Libanie, a potem w Iraku, aż w końcu pan Bibi Netanyahu doprowadzi do globalnej wojny, która zacznie się na Bliskim Wschodzie. Dlaczego o tym nic nie mówią i nie piszą? Może to nieważne jest? No ja nie wiem, bo jestem tylko prostym chłopakiem z Nowej Huty. Kiedyś, moi drodzy, też przeczytałem taki artykuł, że jakaś tam pani, nazywali ją celebrytką, ja na przykład jej nie znam, sunie, założyła perły i sunie na lunch. No to chciałem zobaczyć, co to znaczy, że ktoś sunie na lunch. Otworzyłem ten artykuł i zobaczyłem zdjęcie starszej pani, koło 70, nienaturalnie wychudzonej, wyglądała jak szkielet. Ubrania na niej wisiały jak na patyku. I nie sunęła, wierzcie mi, nawet nie dreptała, po prostu z trudem szła. Rzeczywiście na szyi miała wyjątkowo wielki sznur pereł, a na twarzy naprawdę widać było wysiłek, bo te perły po prostu były dla biednej staruszki za ciężkie. I taki, o takich gównach piszą dziennikarze, równocześnie skrupulatnie przemilczając ważne tematy. I to jest też dowód, że właśnie coś takiego jak media głównego ścieku to po prostu ściek, medialne szambo, w którym naprawdę nie warto spędzać czasu. Dlaczego zawróciłem? Bo szedłem, nagle skręciłem. No dlatego, moi drodzy, że cel mojej wędrówki widzę przed sobą, a jeszcze chciałem skończyć temat. Kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to wpadło mi ostatnio do głowy, że pojawia się nowa forma aktywności seksualnej, mianowicie cyberfilia czy technofilia. Różnie to można nazywać. Na zasadzie analogii, zoofilia na przykład, jest to seks ze zwierzętami. Więc technofilia to będzie seks z techniką. I ktoś powie, ależ Łukaszu, chyba za długo jesteś starym kawalerem i na mózg ci się rzuciło.
kto kiedyś słyszał o seksie z techniką? No moi drodzy, może ktoś tam nie słyszał, bo jest prostakiem o horyzontach pierwotniaka Pantofelka, ale ja jak najbardziej słyszałem. Po pierwsze są różnego rodzaju artykuły techniczne umożliwiające realizowanie popędu seksualnego. Po drugie, jeżeli ktoś jest singlem albo młodym, nie ma stałego partnera, bo jeżeli ktoś ma stałego partnera, to prawdopodobnie z nim takie potrzeby realizuje. Ale jeżeli ktoś jest singlem, to odpowiedzcie sobie na pytanie, jeżeli jesteście singlem. Ile razy, kiedy ostatnio uprawialiście seks z żywym człowiekiem, a kiedy ostatnio masturbowaliście się przed filmem oglądanym na jakimś urządzeniu technicznym? Jedno i drugie, jak często było? No i właśnie, oglądanie filmów i, że tak powiem, zabawianie się sam ze sobą, to jest nic innego moim zdaniem jak technofilia. Taki przyszedł mi do głowy takie przemyślenie. No dobra. Gdybym mieszkał, powiem wam, bliżej, to bardzo chętnie bym tu przyjeżdżał. Zobaczcie, jaka fajna panorama. Dużo zieleni. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam takie miejsca, gdzie jest dużo zieleni. Wtedy czuję, że odpoczywam. Czuję, że jakby odnawiam energię, jakby z tych zielonych, teraz już trochę przywiędłych drzew, jakaś energia do mnie spływała. Lubię też przestrzenie, które są otwarte, w których tego, co widzę, mojego pola widzenia nie ograniczają żadne bloki, budynki i tak dalej. No ale dobra. Tam ulica, dalszy bieg ulicy Widłakowej. Za jakiś tydzień pewnie będzie złota polska jesień, która kolorami będzie się malować nasz świat. Zamierzam to wykorzystać, a póki co bardzo wam dziękuję za uwagę. Danke schön. Auf Wiedersehen.